Od 2 dni jest głośno o zestrzeleniu przez Amerykanów jakiegoś dziwnego obiektu, UFO, NOLA, szpiegowskiego jakiegoś statku nad Alaską. Premier Kanady wydaje osobiście polecenie zestrzelenia tego obiektu i są tu o tym informacje w mediach publicznych, krótkie wzmianki gdzieś na pasku i taka informacja, że Amerykanie i Rosjanie mają wydać wspólne oświadczenie na temat właśnie UFO. O co to chodzi? Skąd taka informacja? Skąd to się kurde wzięło? I nie wiem. Podziemne miasta, podziemny świat, podziemne lotnisko, które teraz zostało na skutek ziemia na pograniczu Turcji i Syrii zawalone, samoloty przygotowane do boju, samoloty wyposażone w najnowsze generacje jakieś rakiety, tylko że one nie miały brać udziału ani na wojnie ukraińskiej, ani na wojnie gdzieś tam syryjskiej, tylko że pada hasło znowu, że są to samoloty do walki stratosferycznej. O co tu w tym wszystkim chodzi? Do jakiego etapu my się teraz zbliżamy? A teren, w którym ja jestem, budzi się teraz wiosna, mimo że jeszcze jest połowa lutego, czuć już te ciepło, które nadciąga i ziemia znowuż odsłania swoje tajemnice. Coraz więcej właśnie takich formacji zapadających się, odsłaniających, nie wiem, czy to dzieło rąk Niemców z lat II wojny światowej, czy to są obiekty dużo, dużo wcześniejsze. Sudety teraz są znowu zablokowane z powodu wilków. Stada wilków się niby pokazały w okolicach Wałbrzycha, Bielawy, Dzierżoniowa. Włóczymy się właśnie po lesie i jakoś tego nie widzimy. Znam ludzi, którzy pracują w lasach i no nie można powiedzieć, że gdzieś tu są dookoła wilki. W całej Polsce na przykład troszeczkę podróżowaliśmy teraz w poszukiwaniu właśnie wilków. No i się okazuje, pracownicy leśni powiedzieli w kilku miejscach, że dostali odgórnie zdjęcia z fotopołapek, żeby na swoim terenie zamieszczali to, że tu i tu w tym terenie pokazały się wilki. Po co cały ten szwindel? Po co całe to oszustwo? Dlaczego znowuż wciska nam się jakieś kity, aczkolwiek ludzie w większości nie zwracają już na to w ogóle uwagi, na te komunikaty. Mamy problemy związane właśnie z tą wojną, która już widzę ludzi męczy. I to dosyć bardzo męczy ludzi. Ludzie są już tym zmęczeni. Mamy społeczeństwo zmęczone ciągłymi podwyżkami. Słuchajcie, sam za mieszkanie płaciłem na początku 425 zł, a teraz już doszedłem do 800. Małe mieszkanko, niecałe 30 m2. Słuchajcie, i takie koszty. I teraz zmęczenie, ogólne zmęczenie, podwyżkami, cały czas nagonka, cały czas ten internetowy zgiełk, jak ja to nazywam, który wdziera się do naszej głowy. Słuchajcie, mimo że jesteśmy teraz w lesie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy te ciśnienie, mamy cały czas ten napływ tych informacji, cały czas ten pęd informacyjny. My już na przykład nie bierzemy do siebie jakichś tam afer, które wypływają, bo jedna afera przebija drugą i my nie jesteśmy w stanie się skupić na tej drugiej, bo ta pierwsza już nie jest pierwszą, tylko jest drugą. Czyli ta informacja, którą dostaliśmy wczoraj, jest informacją trzecią. I słuchajcie, to jest takie pomieszanie, takie pogmatwanie, że co z tym zrobić? Jak z tym funkcjonować? Jak z tym normalnie żyć? Słuchajcie, Chris Maciejowski właśnie, on, no nie powiem, że jest ofiarą tego wszystkiego, ale nerwy doprowadziły go do tego, że znowu wylądował w szpitalu. Krzychu, tu pozdrowienia dla Ciebie, jesteśmy tam z Tobą, pamiętamy o Tobie, no to jest jedyne, co możemy na odległość dla Ciebie zrobić. Wiadomo, że tam nie zapomnimy o Tobie, jakaś pomoc tam na pewno do Ciebie spłynie, ale nie można właśnie do tego stanu się doprowadzić, że żyć tymi informacjami, żeby one zatruły nasz organizm, żeby po prostu stały się naszym takim, nie wiem, takim bodźcem, elementem, który powoduje to, że ten smog, o którym ja zawsze mówię, nas oblepia. Powoduje, że nie możemy żyć, że nasze myśli są sparaliżowane. Właśnie zawsze Wam polecam wyjście w coś takiego, wyjście właśnie w taki teren. Tu pozdrawiam ludzi, którzy gdzieś mnie spotykają. Dzień dobry, Panie Darku. Słuchajcie, jest to fajne. Jest to fajne, że gdzieś jesteśmy w środku praktycznie lasu. O, dzień dobry, Panie Darku, super kanał, pozdrawiamy. Jest to miłe, pozdrawiam każdego właśnie fana spotkanego na szlaku. I teraz pytanie, co dalej? Jak w tym wszystkim funkcjonować? No, żyć.
I jak się do tego przygotować? Przede wszystkim mentalnie, nastawić się do tego mentalnie, nie na jakąś tam zakładę, nie na jakąś wojnę, którą nam kładą do głowy. Nie brać udziału przede wszystkim w tej przepychance, słuchajcie, teraz tej wyborczej, bo to jest właśnie wypełnienie, znaczy nie tyle wypełnienie, jak realizacja pewnego planu, który ma nas doprowadzić do totalnego szaleństwa. Ten plan Himmlera, o którym ja właśnie opowiadam, to jest między innymi to. Dali nam po prostu jakiś tam luz, dali nam poczucie takiej swobody, takiej beztroski jeszcze 3 lata temu i dzisiaj zobaczcie, co jest. 2020 rok, narzucenie cugli poprzez pandemię. Teraz na przykład ludzie, którzy są chorzy na tego całego COVID-a, próbują dostać jakieś zaś, bo robią sobie indywidualnie testy. Mam kolegę, który po prostu jest takim typowym COVID-ianinem, 4 szczepionki, gdzieś tam się ubezpieczył od COVID-a, od następstw COVID-a. I teraz ma problemy, bo żaden lekarz nie chce mu potwierdzić, ani żaden szpital, że on ma COVID-a. Mimo że ma test, to mu cały czas mówią, że to jest grypa, że to jest jakaś angina, że to są zupełnie wszystkie inne choroby i po prostu starają mu się wcisnąć do głowy, że on nie ma żadnego COVID-a, mimo że ma COVID-a potwierdzonego testem. O co chodzi? O pieprzone ubezpieczenie, którego nie chcą mu wypłacić? Nie mam zielonego pojęcia. I teraz znowuż właśnie ta wojna, która toczy się na Ukrainie, która sparaliżowała w zasadzie część społeczeństwa, no i tak jak już na początku powiedziałem, właśnie te podwyżki. I to jest element, który właśnie jest takim kluczowym elementem wielkiego otwarcia wrót. Ja pamiętam, jak na początku o tym mówiłem 10-12 lat temu, jak taka była totalna szydera na ten temat, że to jest wielkie otwarcie parasola w dupie, tak było porównywane. I teraz się okazuje, że ci ludzie, którzy tak najgłośniej z tego szydzili, pozakładali sobie jakieś kanały, przed którymi was ostrzegam, którzy trzepią po prostu na was kasę, bo koniec świata idzie, ale zanim umrzemy, swoje pieniądze przelejcie mi. Prawda? I tak to wygląda. I teraz przerażenie dla mnie jest takie, że watykaniści używają takiego określenia. Otwarcie wrót, że niebawem nastąpi otwarcie wrót. O czym tu mówią watykaniści? O czym, do czego nawiązują ludzie z otoczenia papieża? Czym ma być to otwarcie wrót? O co tu chodzi? Czy otwarcie bramy spiżowej, która została teraz otwarta i tajemnice właśnie ukryte w podziemiach Watykanu wypłynęły na świat? Czy było to, czy coś jeszcze innego nas czeka? Czy właśnie patrząc w kosmos? Słuchajcie, wystarczy taka lornetka. Ja tutaj obserwuję sobie zwierzęta, bo szukam akurat nie rowów. Ale wystarczy taka lornetka. Ostatnio była pełnia. Wystarczy sobie stanąć gdzieś w ciemnym mieście, wyjechać sobie gdzieś poza miasto i patrzeć w niebo. Słuchajcie, to co się dzieje w zasięgu lornetki jest po prostu przerażające. Ile tych obiektów na niebie, słuchajcie, się porusza. I to nie są jakieś obiekty, które gdzieś tam, jak kiedyś satelita leciał sobie jeden tak. No Starlinki, wiadomo, leci ich tam po 15-20, te pociągi maska, jak to tam nazywacie. Ale jest masa obiektów, ostatnio żeśmy widzieli. Coś leciało, zatrzymało się, pyk i pionowo na przykład do góry sobie leci. W okolicy Księżyca masa jakiegoś tam takiego ruchu. Rozmawiam z osobami, które gdzieś już tam, można powiedzieć, zawodowo obserwują właśnie bliską orbitę Ziemi. I oni opowiadają o setkach obiektów. No i teraz najbardziej jaskrawy przykład. Ten obiekt niezidentyfikowany, zeszczelony nad Alaską. No i teraz takich obiektów ponoć są dziesiątki. Coraz więcej właśnie jest sytuacji, że gdzieś nad biegunami samoloty, czy to amerykańskie, czy chińskie, czy rosyjskie, ganiają jakieś obiekty. Gdyby to był obiekt rosyjski, gdyby to był obiekt chiński, to już by była afera na cały świat, bo obiekt szpiegowski. A tu oficjalnie jest powiedziane, że niezidentyfikowany obiekt został przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych strącony przez samolot chyba F-22 Raptor. Nie wiem, czy dobrze mówię, mogę teraz to pierdzielić, bo informacje mam jakieś tam takie szczątkowe. Jakąś tam najnowszą rakietą. No i co dalej? Na oceanach ponoć mamy dokładnie to samo. System broni meteorologicznej też już nie ukrywają tego, że jest używany przez jedną i drugą stronę. Kto tym wszystkim steruje? I teraz cofnijmy się do lat właśnie 40., do 1939-1940 roku, kiedy Niemcy zaczynają prowadzić właśnie na Dolnym Śląsku eksperymenty z antygrawitacją. I cały Dolny Śląsk, słuchajcie, jest usiany różnego rodzaju zamkami, zamczyskami, kopalniami, w których, na terenie których odbywają się właśnie te prace, eksperymenty. Szczawno-Zdrój, komory ciśnieniowe, właśnie Kotlina Kłodzka, nasze Rize. No i właśnie tak się zagalopowałem, mam tyle informacji do przekazania, że nie wiem, o czym teraz mówić. Właśnie, czy rozwinąć temat Szczawna-Zdroju, byliśmy tam w zeszłym roku i teraz znowuż tam będziemy. Podziemia Szczawna-Zdroju, podziemia, słuchajcie, Boguszowa-Gorce, Mieroszowa. No to są po prostu niesamowite rzeczy, które teraz do mnie spływają. One zawsze o nich gdzieś tam wiedziałem. Pamiętam swojego czasu jako
szalony nastolatek, na piechotę do Kowalowej, słuchajcie, lataliśmy na dyskoteki. Tylko co jest ciekawe, tam gdzie my chodziliśmy na dyskoteki, była sztolnia. Było wejście okratowane, te kraty były wyłamane. Wchodziliśmy do jakichś pieprzonych podziemi, gdzie łoiło się jabłole. To samo było w ujeździe, dzisiaj tam jest dom starców, a kiedyś to się nazywało, jak się Rybnica Leśna kończy, skrzyżówka na Andrzejówkę, Wałbrzych, dalej na Ujazd, to się nazywało kiedyś Daszbur, a teraz tam jest dla leciwych Niemców dom starców. I na podwórku była właśnie sobie ładna studnia, po której schodziło się na dół. I na przykład Rize odkrywa coraz więcej właśnie takich... O. Osuwisk. Teren jest dosyć taki grząski, jak można powiedzieć. Można się wywrócić, można się wydupczyć i to nieźle. Osuwają się, ziemia się osuwa dookoła, robią się takie zapadliska. Ostatnio właśnie jak byliśmy na Soboniu, początek legendy właśnie tytuł filmu miał, pokazywałem wam kilka miejsc na zimnej wodzie. I teraz się okazuje, że penetratorzy terenu pojechali sobie tam. Jedną z tych studzienek zaczęli odgruzowywać. Doszli praktycznie do kraty, bo one są wszystkie zakratowane, wszystko wygruzowali i w pewnym momencie pokazały się służby leśne. Zrobili im tam niezłą awanturę, zrobili im tym, że bez zezwoleń prowadzą jakieś tam prace. Okazuje się, że na terenie należącym do spółki leśnej jakiejś tam. I teraz słuchajcie, już z pewnych źródeł wiem, że to jest ostatni sezon, gdzie bezkarnie będzie można chodzić sobie bez, po zimnej wodzie, bez żadnych zezwoleń i po Soboniu. Bo od września tego roku, albo od stycznia przyszłego roku, zaczynają się tam zakrojone na szeroką skalę prace leśne. Co pokazywałem wam Zagłada Rize, taki film, odsyłam was do niego. 3 lata temu, czy 2 lata temu, żeśmy go jakoś nakręcili, gdzie było właśnie pokazane, jak obóz Larsze jest równany praktycznie z ziemią. W tym roku pokazałem, właśnie w zeszłym roku też wam pokazałem, jak to teraz wygląda. Kto nie wie, nie trafi. Andrzej ostatnio trochę tam ponagrywał filmów. Odsyłam was na nowy kanał Grześka Borensteina. Tak samo sobie zobaczycie, jak oprowadza po Lizę. Zobaczycie to, ten świat, oczami człowieka, który tam się wychował. Widział to dziecka, oprowadza właśnie po tym, po tych terenach. I tak samo jesteśmy w szoku tym, że te tereny zostały oddane w prywatne ręce. Nowa rzeczywistość dla Dolnego Śląska. Słynny plan ministrów, którzy przyjechali na Dolny Śląsk i opierdzielili te tereny Chińczykom, Kanadyjczykom, komu. Złoża, które znajdują się tam pod naszymi stopami, przede wszystkim antracyt, został opierdzielony jakiejś spółce. I ta spółka, słuchajcie, zaczyna wydobycie. Właśnie nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym roku. Jeżeli znowuż ktoś tam zacznie ryć antracyt, to znowuż powstaną koksownie, jeżeli reaktywują kopalnie, automatycznie powstanie koksownia, powstanie petrochemia. Niemcy z tego węgla wytwarzali benzynę syntetyczną w brzegu dolnym. Dokładnie z tego antracytu, który był wydobywany w Wałbrzychu. I to jest właśnie inna rzeczywistość. Ja mam swój kanał, Rize Inna Rzeczywistość, a który z ministrów zafundował nam Dolny Śląsk Inna Rzeczywistość. Także odsyłam was z jednej strony do tego, żebyście sobie pogrzebali teraz w mediach i znaleźli temat zestrzelenia tego niezidentyfikowanego obiektu nad Alaską. No Krzychu, tutaj dla ciebie życzenia i pozdrowienia. Także o, taka prośba, żebyście na telegramie Krzyśka teraz nie męczyli, bo jest w szpitalu, przez kulawego jak chcecie, to można tam Krzycha pozdrowić. I no co, no trzymaj się chłopie, już nieraz byłeś w gorszej sytuacji, w Syrii byłeś w dużo gorszych sytuacjach, wyszedłeś z tego też się wyliżesz. Mniej nerwów, mniej właśnie przepychanek internetowych, bo to do niczego nie prowadzi. I takiego czegoś wam w niedzielny poranek życzę, żebyście mogli sobie wyjść z domu, połazić po Rize, połazić po jakimkolwiek lesie, przenieść się troszeczkę do innego świata. Wiem, czym teraz są, słuchajcie, równoległe światy. Wracam do cywilizacji, wracam do pracy, jestem w innym świecie. Przychodzi moment, że mamy troszeczkę czasu, ładujemy się w samochód, jedziemy sobie w takie tereny i jesteśmy w innym świecie. Słuchajcie, żyjemy w dwóch równoległych światach. Tamten, który jest cyfryzowany, i tamten, gdzie nas właśnie bombardują tym syfilisem elektronicznym, i ten, w którym teraz tutaj jestem. To jest coś niesamowitego. Czasami można mieć takie wrażenie, że mamy rozdwojenie jaźni, że jesteśmy dwoma innymi osobami. Żyjemy w takim pędzie, że to nam się zaciera, ale teraz sobie stając właśnie w czymś takim, zupełna cisza. Słuchajcie, i te dziwne uczucie w głowie, te piszczenie w uszach, brakuje czegoś. Wracam sobie na obwodnicę, wracam sobie na autostradę, jestem praktycznie w tym drugim świecie. Wracam do miasta, wracam do Trójmiasta, już ten tłok
wszechogarniający. Często jestem w Warszawie, to już w ogóle masakra, jadąc do Warszawy, to ja stamtąd wyjeżdżam chory. No i właśnie takie podróżowanie między Dolnym Śląskiem, Wybrzeżem, to jest no, podróżowanie między innymi wymiarami. Wyrywamy się z tego elektronicznego szamba i wkraczamy sobie w taki teren. Zupełnie inny świat. Życzę Wam tego, żebyście mogli w tym całym zwariowanym świecie znaleźć te swoje 5 minut, żeby udać się do swojego lasu, żeby znaleźć sobie te 5 minut takiego wytchnienia. Słuchajcie, dzisiaj akurat nie teraz dzięcioły umilkły, bo no, zachowujemy się dosyć głośno. Są cicho, ale w momencie, kiedy staniemy, zupełna cisza, widać jak dzięcioły przygotowują się już do wiosny. Także życzę Wam tego i do usłyszenia.